Hej, hej, hej. Witam was bardzo serdecznie. Jestem Bejzaj, z Klonicznego z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jest to 9. odcinek, który nagrałem w ten dzień. Jestem bardzo wycieńczony. Dobra, zapytamy sąsiadów o Hannę. O właśnie, mam nadzieję, że macie coś do jedzenia, wykupcy. Kupujecie czy oglądacie? Serio. Bywaj. A ty? Witaj. Trudno powiedzieć. To jak? Dobra, nie interesuje mnie, co tam gadasz. Rzut. Szajse. Bywaj. Witaj. Ty jesteś Glenna? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. Dzięki, bywaj. No nic interesującego nam nie powiedziała. Kiedyś taki robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilen się nie bał. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Z przodu szła, to nie widziałem. Dzięki, bywajcie. O, to trzeba zobaczyć. Nieco jednak zrobię tam tego pobocznego questa od Kate. Od tej byłej od Foltesta. Doradczyni. Bo pobór robi poboczne questy akurat, no. Jakiś quest tu jest. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło. I kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Od tyłu zachodź! Jak do chuja? Stój spokojnie, kurwa! Uwielbiam te soundtracki podczas walki. Kurwa, mać! Siek mi ścieką jak chcą.
Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona. Dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Woluju. Oddajmy tą kozę. Właśnie, w ślady. To chyba tędy. Następny ślad. Dobrze, dobrze. Ała. To chyba tędy. Co? Tu jesteś. Chodź, wracamy do guślarza. Tędy, łaskawa pani. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmin. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. No, głupia kozo. Gdzieś ty polazła?
Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzak. Uciekaj, głupi zwierzak. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Boże. Chodź. Głupi zwierzak już blisko. Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Nigdzie nie. Księżniczka, nigdzie nie. Boże. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. To krzychy mamy... Ponadto, co? Może być? Pomoc w pizdę. Takie, co nie żyje, a nie umarło. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte.
A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Dobra, to z baronem potem. Zadania poboczne. Dobra, no pójdziemy potem, ale ciekawe, to było teraz dobre. Nie spodziewałem się, że baron może coś wspólnego. Się podobnie po alkoholu pobił swoją żonę i dziecko. Widzę dużo wilków już. Albo dzikich psów, coś w ten deseń. Kwiatki nie pomogą, a coś tu jest. To są wilki. I co, pasku? O, ten co tak jeszcze raz słyszę. Szajse, szajse. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwał ją na strzępy. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, wiedźminach. Nie macie serca. Nie mam serca? To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Ha. Robi się interesująco. To musi być hał składającego się ciała. Rozerwał kropce krwi wszędzie wokół. Jeszcze raz. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwał ją na strzępy. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. A? Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Może. Wygląda na to, żeby mu coś jeszcze znaleźć na ziemi. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi.
Cholera. O Jezu, moja gra. Jestem już fortem, przepraszam was bardzo, gra najzwyczajniej w świecie po prostu się zwiesiła. Ale cóż. Szukamy dalej. Śladów. Jakichkolwiek. Aha. Ale tylko blackout, znaczy blackout, pfu. To jad. Nie mam pojęcia, no oprócz tego, że wszedł drzewo. Cyk, cyk i na drzewo, nie? Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Oprócz tych śladów łapsk. Tego psa. Tego ciała. No to nie ma tu nic w tej okolicy. Kompletnie nic, to pustka. No nie mam do tego pojęcia, ludzie. Może znajdę coś na ziemi. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Może. Nic innego nie... O, pokazuj mi w tym punkcie dokładnie. Jakby coś było, to by było widać to, nie? Jakieś szale ludzie rosną tutaj. No już się wiem, co na... O, jest. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. O, jest. To nam było potrzebne. Ja to się nie dzieje. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? Badaj, badaj.
Geralt. Nie denerwuj mnie. Chyba to jest powiązane z tym. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. O kurde. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. Nie boję się podziemnego? Zagnięte, potrzebujesz klucza. Aha. A to tak do północy. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret! Wiedziałaś? Że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy? To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! Zabijmy go. Coś powie?
Szkoda, że tak to się skończyło. Dobra, misja wykonana. Hajsu nie zdobyliśmy, co prawda. Ale mamy klucz. Czy to kurwa jest niedźwiedź? No, niech mi tam przeszkadza na zewnątrz. Moim dobrym niedźwiadkiem daje się pociachać krążykiem. Dobra, cóż, w tym odcinku tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, a jeśli wciąż nie jesteście moimi widzami, zostawcie również subskrypcję. Zobaczymy w kolejnym odcinku z Wiedźmina 30 Gon, gdzie to wykonamy zadanie od... Medcy. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bye.